Kto dzisiaj oczekuje, że coś weźmie dzisiaj od Boga? Amen. Słuchajcie, to są takie zaczepne pytania, ale wiesz, że potrzebujemy czasem właśnie się obudzić i stwierdzić, okej, mogę ten czas wykorzystać. Nawet jeśli usłyszę, że Bóg jest święty, Bóg jest dobry, ale wiesz, że kiedy Duch Święty to zacznie poruszać, objawiać, kiedy to będzie Jego namiastka w tym, to niczego więcej nie potrzebujemy. To, że On jest święty. To, że On jest święty. Święty Bóg zdecydował się mieć relacje z nieświętymi ludźmi. Po to, aby objawić swoją wielkość. I aby ich powołać do świętości. Moment wieczerzy, moment, w którym rozmawiamy o tym, wiecie, zawsze moje serce na nowo i na nowo i na nowo sobie myślę, wow. Święty Bóg. Święty Bóg, który przed założeniem świata już Ciebie i mnie widział. Widział Ciebie, widział Twoje potyczki, widział Twoje problemy, widział to, jak bardzo będziesz się zmagał i w tym wszystkim Twoim chaosie i moim chaosie, który może mi się wydaje tak duży, tak ciężki. On powiedział, wow, kocham Cię. Idę dla Ciebie, idę po Ciebie. I kiedy jest ten moment wieczerzy, to jest ten moment, w którym mamy ten obraz połączenia. Połączenia Boga człowieka, z człowiekiem. Coś niesamowitego. Ale nie o tym. Chciałbym to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest temat odnośnie Kościoła. Amen. Cieszę się bardzo, że też jesteście podekscytowani tym, że będziemy mówić o Kościele. Halleluja. Będziemy mówić o Kościele i powiem wam szczerze, że jest to dla mnie temat bardzo bliski, jak wszystkie oczywiście, ale jako osoba, która miała ten przywilej urodzić się w domu, w którym Pan Bóg i Kościół było jedno i nie było nic poza tym, więc mogłem od razu już od małego widzieć, że kiedy idę na poważnie z Bogiem, to widzę, że też Kościół jest w tej parze. I co jest niesamowite, kiedy masz rodziców, misjonarzy, którzy przekupują swoich dzieci, że hej, przeprowadzimy się do innego miasta, bo jest tam McDonald's, czy jesteście za tym? Zadziałało i zgodziliśmy się. I tak nasza cała rodzina wędrowała z miejsca na miejsce. Ale to, co widziałeś już od najmłodszych lat, to, co ja mogłem widzieć od najmłodszych lat, to widzieć to, że pasja i pójście za Bogiem to nie jest jako coś dodatkowego, ale jest to centrum życia. Że jest to centrum tego, to za czym chcę iść, to wokół czego chcę budować. I ja to widziałem i to było piękne. Powiedziałem, że jeśli chcę się zdecydować na Boga, to tylko na 100%. I też widziałem, co to znaczy od środka, kiedy jest Kościół budowany. Jako, że rodzice właśnie mocno zaangażowani, to mogą być świadkiem, że to, co słyszymy, że Kościół musi być w zwycięstwie, że Kościół w tej chwalebnej w tym miejscu właśnie zwycięstwa, w miejscu takiego chodzenia do przodu. Ale od środka widziałem, że często właśnie te problemy, sytuacje pojawiają się i ktoś musi nieść ten ciężar Kościoła. Że są ludzie, liderzy, pastorzy, którzy niosą ten ciężar i jako dziecko widzisz to, że Kościół, który jest tak pięknie malowany, często od środka niesie często inny obraz tego, czym jest. Nie czymś innym, ale inną cząstką tego, co możesz zobaczyć. I mając świadomość, i widząc też, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś to, że dzieci pastorów, dzieci ludzi, którzy się wychowywali właśnie w takim dość mocno ciekawym środowisku, że niedziela ci się kojarzy od 7 rano w kościele i w sumie nic innego nie pamiętasz i nie robisz nic innego, co jest super. Amen. I pamiętam, że ten właśnie moment, w którym jak rozmawiałem z innymi ludźmi, którzy nieśli podobny może ciężar, to nie spotykało się do końca z taką dobrą rolą, z taką dobrym ziarnem, że często to jednak wykrzywiany był ten obraz dla wielu innych ludzi, dla wielu dzieci, którzy byli w tych środowiskach, że ten Bóg jednak się kojarzył z tymi ciężką rzeczą, z tą ciężką robotą, z tą presją, z tym, że ciągle są jakieś swady, ciągle są jakieś akcje różne. I ja to widziałem, ale wiecie, co widziałem w tym wszystkim? Że to jest jedna strona, ale jest druga, o której często zapominamy. Druga, która pokazuje to, że kiedy człowiek zagubiony, człowiek bez nadziei, nagle odnajduje tą nadzieję właśnie w Kościele.
właśnie w miejscu, w którym może widzieć innych wierzących. Człowiek, który nigdy nie wiedział, co to znaczy być w domu. Człowiek, który nigdy nie wiedział, co to znaczy budować zdrowe relacje. Człowiek, który tak naprawdę nie widział nigdy nadziei w swoim życiu. Nagle widzisz, jak wszystko się zaczyna zmieniać. I nagle rośnie w tobie ta, z jednej strony widzisz tą część, ale z drugiej strony rośnie ta ekscytacja, że Kościół to jest coś pięknego. Że Kościół tak naprawdę to jest odpowiedź. Że Kościół to jest odpowiedź na to, co Bóg dzisiaj chce uczynić w danym mieście, w danym regionie. I mam nadzieję, że już po wielu miesiącach, czasie, w którym tu spędzamy, wiemy o tym, że kiedy mówimy o Kościele, to tak naprawdę mówimy o Tobie i o mnie. Amen. Że chciałbym, żebyśmy, kiedy będę używał słowa Kościół, to chciałbym, żebyś widział swoją twarz i swojego brata, swojego sąsiada. Amen. Amen. Chciałbym, żebyśmy mogli zacząć od pierwszego fragmentu listu do Efezjan. Drugi rozdział. Od 13 do 16 i później będzie od 17 do 22. Ale jest to bardzo ważny fragment, bo jest on kierowany do Kościoła. Jest on kierowany do Kościoła i dla mnie wiele jest tam, myślę, że ważnych fragmentów, które chciałbym, żebyśmy na tym zaczęli budować i ten kontekst łapali. Więc list do Efezjan 2, 13, 16. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój i aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. Czyli w wielkim skrócie tak naprawdę jest to prawda Ewangelii. W wielkim skrócie jest to właśnie to, co mogliśmy być świadkami tego przymierza między człowiekiem a Bogiem. Między tym, gdzie oddzielał nas mur nieprzyjaźni i kiedy to, co Jezus zrobił dla nas, tak naprawdę pojednał nas. I na tym Kościół jest budowany, amen. Na tej prawdzie, że nie ma nikogo, kto nie mógł być tak na tyle daleko w jego myśleniu, że Bóg nie może nic zrobić w jego życiu. Wiecie, i to, co my się uchwyciliśmy tego, tak jest wielu ludzi, którzy potrzebują tego samego się uchwycić. Że jest dla wielu ludzi obraz Boga, który jest zbyt daleko ich miejsca, ich zrozumienia tego, że jest coś, co może właśnie ograniczać ten dostęp do Boga. Ale poprzez to, że żyjesz ty i ja, poprzez to, że słyszysz to ty i ja, poprzez to, że żyjemy tym, możemy to mówić dalej. Więc wierzę w to, że to było przesłanie jako główna część dla Kościoła po to, żeby właśnie na tym się budował. I od 17 wersetu do 22. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli blisko. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko. I chwilkę się tu zatrzymamy, bo myślę, że jest tu ważna pewna myśl, która bardzo mnie w tym wszystkim gdzieś pobudza, zachęca. To jest to, że ci, którzy byli daleko, to w ich mniemaniu ludzie, którzy nie należeli do kręgów w tamtych czasach świty Izraelitów, ludzie poganie, tak zwane świeccy ludzie, którzy nie mieli żadnego prawa do tego, aby nawiązać jakąkolwiek relację z Bogiem. Dlatego odczuwali, że są daleko, że są daleko, że jest dystans. Dlatego, że miejsce, w którym jestem, dlatego, że sytuacja, w której jestem, dlatego, że mój background, w którym ja się wyrastałem, jest zbyt ograniczający mnie do tego, żeby dojść do Boga. I tak samo ludzie, którzy byli blisko Boga, czyli ludzie, którzy w ich mniemaniu odczuwali, że są blisko Boga, to Izraelici, którzy wedle prawa uważali, że mają dostęp do Boga. Ale ten fragment mówi, że ani ci, co byli daleko, ani ci, co byli blisko, nie rozumieli tego, co naprawdę Jezus uczynił. I dopiero kiedy pojednał wszystkich, i tych z daleka, i tych z bliska, pojednał ich w jednym miejscu, w miejscu pokoju. Możesz oczekiwać, że myślisz, że jesteś blisko Boga, bo coś robisz. Wiecie, obraz ludzi, którzy wedle prawa żyją, to jest obraz często nas, ludzi, mnie samego, kiedy moje samopoczucie, samoocena, kiedy moja tożsamość opiera się wedle tego, co robię, jak służę i jak mi się wydaje, że to robię, tak na tyle mi się wydaje, że mogę przyjść do Boga. Często tego, oczywiście nie nazwiemy tego tak na wprost, ale powiedz mi, jak szybko przychodzisz do Boga, kiedy wiesz, że nawaliłeś.
Powiedz mi, w jakiej sekundzie? Ile sekund ci zajmuje? Może minut? Może godzin? A może dni? A mimo to Bóg mówi, ci, co myślą właśnie, że wedle są tego swoich przepisów i swojego działania blisko i ci, co myślą, że w ogóle nigdy nie mogą spojrzeć na mnie daleko, pojednam ich w jednym miejscu, w miejscu pokoju. W miejscu pokoju. I pytanie jest, moja myśl taka w tym, czy odczuwasz dzisiaj pokój w relacji z Bogiem? Czy ja dzisiaj odczuwam pokój? Czy towarzyszy mi dzisiaj pokój? Nie pokój, który wywiązuje się z tego, co zrobiłem. Nie pokój z powodu tego, że uśmiechnąłem się do kogoś albo służyłem wolontaryjnie w kościele przez 3 dni na czasie poruszenia i teraz, wiesz, kiedy trzeba było gdziekolwiek się zgłosić, to się zgłaszałem, cokolwiek trzeba było robić, to robiłem, więc teraz myślę, że mam pokój, bo, no bo Boże, robiłem, bo Boże, działałem, bo Boże, widzisz, inni nie robili, ale ja robiłem. Ale czy tak naprawdę masz ten pokój w poniedziałek, kiedy nie ma kościoła i służby? Czy tak samo ci towarzyszy ta pewność tego pokoju? I to, o czym mówimy, to pokój, to sobie wypisałem mniej więcej w tłumaczeniu. To jest harmonia, zgoda, bezpieczeństwo, spokojny stan duszy, zapewnionej o zbawieniu przez Chrystusa, nie bojącej się niczego od Boga. Spokojny stan duszy. Czyli Bóg, chcąc pojednać ciebie i mnie, pojednał nas w miejscu pokoju, czyli w miejscu bezpieczeństwa. I w miejscu, w którym twoja dusza ma się dobrze. A kiedy mówimy o duszy, to mówimy o emocjach, mówimy o myślach, mówimy o tym, co wszystko cię otacza zewsząd. Czyli nie mówimy o duchowej rzeczywistości. Czyli tak jak słyszeliśmy przez ostatnie 3 dni, że jesteś zbawiony, że sozo, że zbawienie. Ale często w duszy tego nie czujemy. Ale właśnie Bóg chce cię pojednać, ciebie i mnie, w miejscu, kiedy twoje emocje, kiedy twoje myśli mają stan spokoju. Kiedy mają stan Bożego spokoju. Ja wiem, że diabeł właśnie to, co... Wow, zobaczcie, jak to się wszystko pięknie idzie w kierunku, że jak walczyć, jak z tymi myślami. Właśnie w miejscu tego pokoju jesteś w stanie rozeznać i zobaczyć, co pochodzi od przeciwnika, a co nie. Kiedy panuje chaos w twojej duszy, nigdy nie rozeznasz tego Bożego spokoju. Chaos, który wywiązuje się często w moim życiu i może w twoim, jest spowodowany tym, że często właśnie tak jesteśmy zabiegani w samym sobie, zabiegani w robieniu, zabiegani, żeby być blisko Boga, pomijając fakt, że już jesteś blisko Boga i twój stan emocjonalny coraz bardziej i bardziej zaczyna wirować. A wiesz, że Bóg za każdym razem chce nas zatrzymać. Tym bardziej po takich eventach, tym bardziej po tym, jak wiele ludzi, którzy służą, którzy działają, tym bardziej zatrzymać. Powiedz spokój. Spokój w relacji ze mną. Spokój w przebywaniu ze mną. Czyli twoim i moim powołaniem oraz obietnicą jest to, abyśmy żyli w Bożym pokoju, aby stan naszej duszy był w stanie Bożego pokoju, poprzez Boże dzieło. I dalej idąc, 18 werset, przez Niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Kto słyszał ten fragment? Halleluja. Słuchajcie, ja... Prawie 28 lat w kościele i uwierzcie, słyszałem bardzo często i gęsto z tych fragmentów, wiecie, nauczanie do kościoła na temat funkcjonowania, budowania, działania. Ale przyznam wam się szczerze, że dopiero niedawno pewien wyraz tak wyskoczył w moje serce, że aż odleciałem. Jesteście pewnie ciekawi, jaki to fragment, to słuchajcie tego. Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga. Wiem, brzmi mega duchowo. Mieszkaniem Boga. Ale w tamtym czasie to było dla mnie wow. Jakby sam Bóg przemówił. I zapytał, Tymek, zobacz, ten fragment mówi o Kościele. Ja chcę, żeby Kościół stał się mieszkaniem Boga.
A to oznacza, jakbyś usłyszał, gdyby ktoś ciebie zaprosił teraz, powiedział, wiesz, załóżmy, że jesteś niewierzący, że jesteś z tych agnostyków, którzy uważają, Boga nie ma w ogóle, nie? Że jestem ja i ja. I teraz przychodzi moment, w którym twój znajomy przychodzi i mówi, słuchaj, wiem, gdzie jest miejsce, gdzie mieszka Bóg. Znam takie miejsce, które nazywa się mieszkaniem Boga. Ja wiem, że ty nie wierzysz, ja wiem, że ty masz tysiące w ogóle myśli i opinii na to, że tego nie ma, ale słuchaj, jest mieszkanie, gdzie mieszka sam Bóg. Dawaj, przyjdź. I przychodzi na modliską 6D. Halleluja. Jedyny wierny, come on. Przychodzi na modliską 6D. Do ludzi, którzy uwielbiają Pana Boga. I nie wiem, w ilu mieszkaniach byłeś, ja w kilku byłem. I każde mieszkanie ma swój klimat. Zgodzicie się ze mną. Każdy klimat, jakby każde mieszkanie ma swój klimat. Każdy dom ma swój klimat. Często nam się wydaje, że kiedy pomalujemy z czarnych ścian na białe, to nagle atmosfera się zmieni po części, kiedy nie wpuścisz ludzi. Ale kiedy ludzie już wchodzą, to atmosferę wytyczają ludzie, którzy się znajdują w tym miejscu. Atmosferę w moim domu nie... Kwiatek może dużo zmienić. To, że będzie przewiecznie, to, że będzie dużo słońca, może dużo zmienić. Ale to, jaką ja atmosferę wraz z moją żoną wprowadzę, tak naprawdę będzie znaczyło, jak ludzie się poczują w tym miejscu. I wiesz, że tak samo jest z Kościołem. Wiesz, że tak samo jest z Kościołem, że atmosferę tego miejsca, pomimo tego, że pastor, grupa uwielbienia, cały zespół, cały team może naprawdę starać się na najwyższym poziomie. I to jest super. I wierzymy, że atmosferę również wprowadza Duch Święty, który wierzymy jest tutaj obecny. Ale głównym czynnikiem, który wprowadza tą atmosferę, jestem ja i ty. I zaczynam od siebie. Atmosferę tego miejsca, dynamikę tego miejsca, otwartość tego miejsca wyznaczam ja i ty. To jak Duch Święty będzie mógł swobodnie się poruszać. To jak Boże Słowo będzie mogło być zasiewane, jaką z łatwością będzie mogło przecinać, z jaką łatwością będzie mogło do nas być głoszone, jest określane przez siebie i przeze mnie. To jaką ludzie miłość doświadczą na tym miejscu, wierzymy w to, że będą padać pod mocą, ale oni kiedyś staną z tej podłogi. Amen. Staną z tej podłogi i będą mieć kontakt z nami. Zapytają się, jak tam u ciebie, co tam u ciebie. Jeśli Bóg nie działa w tobie, to może się to różnie skończyć. Dlatego wierzę, że potrzebujemy. Więc to jest proste przesłanie. Nie będziemy wchodzić mega głęboko w grekę, w hebrajskie i tłumaczyć znaczenie tego wszystkiego. To jest proste przesłanie, ale mam bardzo na sercu to, że w tej prostocie ja potrzebuję się odnaleźć, ja potrzebuję budować to, potrzebuję budować tą świadomość, że samo się nic nie zmieni, jeśli ja sam nie zmienię tego w sobie. Samo nic się nie wytworzy, chociaż oczekujemy tego i modlimy się, że Boże, to Ty zadziałaj. Boże, to Ty tak przekonuj. Amen. On chce przekonywać. Ale co jakbym powiedział, że chce przekonać przez Ciebie? Co ja chcę przekonać ludzi przez to, jak ja się zachowuję, poprzez to, co mówię, poprzez to, jak działam, poprzez to, jak żyję, poprzez to, jak się uśmiecham często, chociaż może często trudno jest, ale kiedy masz tą świadomość, że Bóg chce współpracować z Kościołem, czyli tak naprawdę z domownikami, czyli tak naprawdę z Tobą i ze mną, to zaczynamy odkrywać głębie, że ja potrzebuję być świadomym tego. Że nie wystarczy przyjść i sobie usiąść w rogu i stwierdzić, okej, jakoś przecisnę się przez ten tydzień. Jakoś się prześliznę przez ten tydzień, a niech tam przody, niech tam pokazują, niech tam działają. Na grupach ja potrzebuję mieć tą świadomość, że kiedy ktoś zaprosi swojego znajomego, to ja wiem, dlaczego go zaprosił. Bo ten człowiek potrzebuje tak samo ratunku, jak ja potrzebowałem. I często jest tak, że często nie doświadczyłeś tego samego, co oferujesz innym ludziom i to jest błogosławieństwo, bo nagle twoja podłoga, nagle twój sufit staje się ich podłogą. Coś, co często tobie brakowało, coś, co tobie brakowało uwagi, tobie brakowało może tego właśnie pierwszego kontaktu, tobie brakowało tej otwartości, tobie brakowało może tym, żeby ktoś się tobą zajął. I właśnie twój sufit
kiedy go pokonasz i odbierzesz lekcję i powiesz, okej, okay, chociaż może o mnie zapomniano, chociaż jeszcze byliśmy w miejscu, w którym nie do końca była pobudzona ta świadomość, ale ja w tym momencie chcę pobudzić, żeby kolejne pokolenia, kolejne osoby, które przekroczą te drzwi, jeszcze bardziej i bardziej doświadczały zrozumienia i znaczenia, że naprawdę tu jest mieszkanie Boga. Że naprawdę jest tu mieszkanie Boga. Nie dlatego, że mamy takie piękne budynki i ściany, nie dlatego, że wiesz, jak to wszystko pięknie wygląda, ale dlatego, że są mieszkańcy Boży. Dlatego, że są ludzie Boży. Dlatego, że jest Boże życie w tobie i we mnie. I wiesz, i mieszkanie Boże nie kończy się na tym, że tylko wyjdziesz właśnie z tamtych drzwi i okej, okay, wyszliśmy. Nie. Wierzę w to, że tam, gdzie idziesz, ustanawiasz. To, co mogliśmy słyszeć właśnie przez ostatnie 2-3 dni. To, co nosisz w sobie, to ustanawiasz tam, gdzie idziesz. Idziesz do miejsca pracy, ustanawiasz Bożą atmosferę, ustanawiasz Boże mieszkanie. Idziesz do swojej rodziny niewierzącej, tam ustanawiasz atmosferę tej wiary, tam ustanawiasz miejsce, że mieszkanie Boże właśnie się tu manifestuje. Dlaczego? Dlatego, że jestem świadomy tego. Tego, że jestem świadomy miejsca tego, co Bóg chce uczynić. Na którym cała budowla razem zespolona rośnie. Powiedzmy razem rośnie. Rośnie. Kto chce rosnąć? Amen. Halleluja. Budowla razem zespolona. I to mi pokazuje jedną rzecz, że potrzebujemy siebie nawzajem. I powiedziałbym coś jeszcze bardziej, może tak dobitnie. Poza Kościołem nie ma wzrostu, bo nie ma ludzi. Ja wiem, że mamy Ducha Świętego. Ja to wiem. Ale Słowo Boże nas naucza, że prawdziwy wzrost w twoim życiu przychodzi przez ludzi. Przychodzi w momencie, kiedy jesteś zespolony, kiedy jesteś połączony. Dlaczego? Dlatego, że przychodzi moment, w którym masz się dobrze. Jest ten moment, w którym wow, możesz przynosić góry. I nagle widzisz ludzi, którzy nie domagają. Więc co się dzieje? Z racji tego, że jesteśmy połączeni, ja zaczynam odczuwać troski, które ty nosisz. Ze względu na to, że noszę ciężar tego miejsca, ze względu na to, że jestem połączony z tobą, to czuję miejsce, w którym jesteś i dlatego, że ja mam przełom, mogę zacząć się modlić i ogłaszać się przełom nad tobą. Dlatego, że noszę pewne rzeczy w sobie, jestem w stanie być połączony wraz z tobą po to, żeby przynieść życie do twojego miejsca. I wiesz, i to pięknie brzmi, bo to my dajemy, ale ja tak samo tego chcę odbierać. Bo wiem, że będą doliny, kiedy właśnie z tego Mount Everest może będę schodził. I wtedy ja potrzebuję was. Wtedy ja potrzebuję was i naszych połączeń. Samemu jest zbyt niebezpiecznie. Ale wiem, że kiedy jestem połączony wraz z Kościołem, wierzę, że kiedy jesteśmy połączeni w tej wspólnocie, to wtedy, kiedy ja nie domagam, to mogę słyszeć słowa życia, mogę słyszeć słowa łaski, mogę słyszeć słowa podniesienia. Wiesz, Tymek, nie przejmuj się. Tydzień temu ja leżałem, ale teraz mi coś nie domaga. Wiesz co, ale chcę ci powiedzieć, że tak jak ty wtedy to powiedziałeś, czuję, że to jest ten moment, żeby to również było nad twoim życiem, że jest moment życia nad tobą. Widzę, że często może nie domagasz od 2 tygodni, że chodzisz taki przybity. Słuchaj, ja widzę i wierzę, że to, co ja doświadczyłem w komorze, to jest pewne słowo, które może cię podnieść. Nie wiem, czy to ma znaczenie dla ciebie, ale zaczynasz mówić życie do człowieka. W miejscu największego chaosu w swoim życiu ja nie potrzebowałem nauczań, bo większość znałem. Tak mniej więcej. Nie potrzebowałem, żeby kolejna osoba powiedziała mi, słuchaj, wiesz, tam jest takie nauczanie, weź sobie posłuchaj. Bo bym nie otworzył, bo byłem w miejscu, w którym w ogóle nic mi się nie chciało. Ale to, co przynosiło światłość do mojego chaosu, to ludzie, z którymi byłem połączony. Z ludźmi, z którymi do końca nie chciałem rozmawiać, bo wiedziałem, że mają się dobrze, ja nie do końca, więc trochę nie chcę. Ale na tyle byli kumaci, że mimo to forsowali. I wiesz, co przynosili? Nie mądrości, nie objawienia, nie to, że słuchaj, tak i tak i tak. Ale tego, że przebywali i nosili życie w sobie. I to samo życie zaczęło być światłością. I my chcemy takich ludzi, ale ja chcę ci powiedzieć, czy staniesz się taką osobą? Czy dzisiaj ja się stanę taką osobą, która będzie szukała połączeń?
Problem jest to, że my nie szukamy połączeń. To, co od razu taki insight, bo wraz z moją piękną żoną zajmujemy się NoFuel i taki insight od razu wam powiem, coś, co teraz czuję na sercu. To, co myślę, że w styczniu, około styczniu mieliśmy takie spotkanie wizji i dzieliłem się pewną rzeczą, że to, co chcemy walczyć z pewną kulturą, która panuje, to jest kultura anonimowości. Że z jednej strony możemy siebie widzieć, możemy siebie mijać na korytarzu, możemy widzieć, że wspólnie służymy, ale mimo to pozostaje na poziomie takiej płytkości. I tak naprawdę problemy, które nosimy, które nie wychodzą na zewnątrz, gdzieś zostają z nami. Z jednej strony jesteś w kościele, ale tak naprawdę przeżywa kryzys. I największym wyzwaniem, które powiedziałem w kontekście NoFuel i tego, co, z czym się mierzymy i co chcemy, jakby burzyć tą kulturę, to burzyć kulturę anonimowości. A zacząć stawiać na prawdziwość i tego, że potrzebujemy głębokich relacji. Potrzebujemy wzmacniać i uczyć się, co to oznacza budować relacje z drugimi. Dlaczego? Bo wiemy, że będą momenty właśnie chaosu, że będą momenty trudne. I tym bardziej ja potrzebuję być połączony z ludźmi. Więc pytanie, jakie możesz sobie zadać, jeśli chcesz oczywiście. Z kim dzisiaj jesteś połączony? Jeśli twoje połączenie to ludzie, którzy są tak naprawdę poza kościołem, ludzie, którzy w piątek bardziej niż na wieczór uwielbienia wolą iść do klubu, ludzie zamiast w niedzielę pozostać w służbie, w działaniu, w kościele, wolą obejrzeć mecz. Jeśli jesteś z takimi ludźmi połączony, to uwierz, kiedy przyjdzie chaos i kiedy przyjdą trudne momenty, nie oczekuj życia tam. Dlatego wierzę, że to jest nasza odpowiedzialność, aby mądrze widzieć, aby mądrze dostrzegać, aby mądrze właśnie w tej mądrości mówić: Boże, łącz mnie z ludźmi. To, co wierzę, jest błogosławieństwem tego miejsca, w którym jesteśmy, to jest to, że mamy właśnie koordynatorów, mamy liderów, mamy opiekunów, mamy ludzi, którzy są dedykowani nam. I słuchajcie, to jest coś pięknego, bo to oznacza, że jest ktoś, kto jest żywo zainteresowany twoim życiem. Jeśli się okazuje, że nie masz nikogo w tym miejscu, to chcę ci powiedzieć, jest ktoś, kto chce się zainteresować twoim życiem. Jest jedna, chociaż jedna osoba, a wiesz, że jest o wiele więcej. Dlatego zrób wszystko, aby być podłączonym pod życie, pod kościół, pod bycie w małych grupach, być podłączonym tam, gdzie płynie to życie, tam, gdzie właśnie nie musisz strugać chojraka, że wszystko gra, że znasz całą Biblię, że słuchaj, ostatnia ewangelizacja i niesamowite rzeczy się działy, a w środku umierasz. Bo wiesz, że te działania wypływają tylko z tego powodu, że trzeba coś robić, a nie z Bożego stanu tego pokoju. I dlatego wierzę, że potrzebuję dzisiaj Ciebie i że potrzebuję Ciebie tak samo, jak Ty potrzebujesz mnie. Bo potrzebujemy siebie nawzajem. Halleluja. Ale nie o tym. Dalej. Więc zrób wszystko, aby nigdy nie wkręcić sobie, że nie potrzebujesz ludzi. Bo wierzę, że naprawdę wzrost przychodzi poprzez błogosławieństwo człowieka. Więc jesteśmy mieszkaniem Boga. Przepraszam za te chwile. 5-sekundowe przerwy, ale próbuję się odnaleźć w notatkach, bo skręciliśmy. Amen. Halleluja. To dziesięcinie teraz. Nie, żartuję. A więc wierzę w to, że jesteśmy powołani do tego, aby być mieszkaniem Boga. Ale z jednej strony często, nie wiem czy dla ciebie, ale dam wam mój background. Wychowywałem się trochę w takich, na początku, w pewnym chrześcijaństwie takiego nurtu zrozumienia, że trochę tak nie do końca trzeba odważnie mówić, że wiesz, jestem, spójrz na mnie, przynoszę Bożą obecność, wiesz, wzoruj się na mnie, to ci pokażę, jak rzeczy się mają. Trochę była ta tendencja, raczej nie patrz na mnie, wiesz, ja tu taki mały grzesznik, który jakoś sobie tutaj próbuje utorować drogę do nieba, ale spójrz w niebo, bo wiesz, bo tam jest doskonały obraz Ojca. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z takim mentalem, ale no ja się spotkałem. I dość mocno to we mnie, wiecie, trwało właśnie, że ta próba połączenia z jednej strony
to jak to jest to życie we mnie, jak to jest to, że Bóg przeze mnie chce coś zadziałać, ale z drugiej strony, kiedy widzę na swoje niedoskonałe ciało, kiedy widzę na te rzeczy, które grzeszne, na tą grzeszną naturę, to jak to połączyć? I wtedy zacząłem czytać Nowy Testament. Nie wiem, czemu wcześniej może nie czytałem. Ale kiedy zaczynasz wczytywać się w naukę Nowego Testamentu, kiedy zaczynasz czytać to właśnie Galacjan 2:20, gdzie apostoł Paweł, który mówi, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I ty myślisz, kurczę jego, o co tu chodzi? Czy co to oznacza? Czy to oznacza, że mogę powiedzieć, spójrz na mnie i dojrzyj Boga żywego? Czy to oznacza, że mogę wejść w miejsce i chodzić w tej świadomości, że Boże, skoro Ty ze mną, ja z Tobą, to oznacza, że razem jesteśmy? A skoro ja jestem z Tobą, to Twoja obecność jest ze mną? A czy to oznacza, że skoro Ty jesteś ze mną, to już nie muszę patrzeć na siebie swoimi oczami, a zacząć patrzeć, jak Ty patrzysz na mnie? Wiesz, tak często kultura, która stoi naprzeciwko tego, co Słowo Boże głosi, dlatego potrzebujemy być w kościele, który naucza, potrzebujemy być wśród ludzi, którzy nauczają, potrzebujemy być w miejscu, które przychodzi życie, bo kiedy to życie przychodzi, to nagle się okazuje właśnie, że jesteś w stanie wykrzyknąć, spójrz na mnie, a dojrzyj Boga żywego. Kiedy idę do pracy, to spójrz na mnie. Spójrz na to, jak się zachowuję. Spójrz, jak zachowuję się w miejscu właśnie wśród ludzi, którzy nie znają. Spójrz na mnie. A nie dlatego, że ci to opowiadam. Bo gadanie jest tanie. W dzisiejszych czasach gadanie stało się tanie. Ale zacznijmy żyć to, co mówisz, a się okaże, że cena jest droższa. Bo się okazuje, że jest proces, który doprowadza cię do miejsca o tym, co mówisz. Że jest proces. Ja wiem, że to nas nie ekscytuje. Jak to proces? Ale jest proces, który jest w relacjach, który jest za koordynatorem twoim, który jest za opiekunem, które jest za pastorem, jest proces, bo są ludzie, którzy widzą coś więcej, niż ty widzisz. I kiedy przychodzi to życie, to nagle się zaczyna proces. Okej, ojcze, weźmy to w obroty. Zobaczmy, jak możemy się zmienić. Więc ty i ja jesteśmy tymi, którzy odpowiadają za wyrażenie tego, czym jest mieszkanie Boga. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, żebyśmy słowem podbudowali. Ewangelia Jana, 1 rozdział, od 1 do 5. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Wow! Ten fragment mówi o Jezusie i to, co ludzie doświadczali, kiedy byli wokół Jezusa, to doświadczali życie. Doświadczali przepływ życia, które świeciło. Wyobraź sobie, jesteś świecącą latarnią. To, co powiesz, może zaświecić komuś. W dobry albo w gorszy sposób, ale pomyśl o tym, że życie, które było w Jezusie, świeciło. Było światłością. I z kolei w pierwszym liście Jana od 1 do 3. Jak to jest bardziej opisane? Ludzi, którzy właśnie widzieli to życie. Pierwszy list do Jana, 1 rozdział od 1 do 3. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim. I zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione.
Dlatego to, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Ale zwróćmy uwagę, to, co było od początku, co słyszeliśmy i co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy. Czyli w taki sposób opisują Jezusa. To, co widziałem, to, co słyszałem. Czyli to nie było tylko na podstawie samej mowy, ale to było to, jaką osobą był. Więc widzimy, że to życie tak naprawdę chce się manifestować przez całe twoje życie. Że Boże życie chce się manifestować przez moje życie nie tylko w niedzielę, w kościele, ale w poniedziałek, kiedy rozmawiam z moją żoną. To życie chce się manifestować i przynosić światło w momentach, w których nawet ja nie jestem świadomy, że może przynieść światło. Ale największe wyzwanie, które noszę w sercu, kiedy przy takim przesłaniu jest to, na ile dzisiaj we mnie jest miejsca, aby to życie mogło pracować. Powiem wam trochę takie świadectwo. Może kiedyś opowiadałem, ale nie mogę sobie przypomnieć, więc załóżmy, że nie. Pamiętam moment w swoim życiu, w którym, wiecie, byłem bardzo taki w pasji dla Boga. Wiem, Boże, dla Ciebie. Ale wtedy byłem bardzo rozgoryczony życiem i owocami swojego życia. Bo kiedy słyszałeś na przykład takie przesłania, że kiedy ktoś cię nie pozdrawia, w sensie kiedy pozdrawiasz, to nie oczekuj od tego, że ktoś cię pozdrowi z powrotem, ale po prostu bądź bezwarunkowo. Wiesz, kiedy ktoś cię przeklina, to błogosław. Kiedy słyszysz takie rzeczy, które masz robić, a później patrzysz na swoje życie i na to, że nawet ze swoimi braćmi, w swojej rodzinie, nawet wśród znajomych nie jesteś w stanie nie zakończyć dnia, nie wyzywając innych dookoła. Transparentnie. Ale to bardzo dawno, dawno temu. Nie, że tydzień temu czy coś. Bardzo, bardzo dawno. Nie żartuję, serio. Bardzo dawno. I kiedy jesteś w takim miejscu i zaczynasz wołać i zaczynasz mówić, Boże, że do własnych braci nie jestem w stanie przynieść życia, miłości, a co dopiero do ludzi, których nie znam. Pamiętam, bardzo mnie to zmagało, bo słyszałem, co było ogłoszone, widziałem mniej więcej, co się naucza, co jest w tym całym aspekcie, wiecie, chrześcijaństwa i widziałem, że tego nie mam. Więc zawsze przed snem był taki moment najgorszy, bo nagle zacząłeś analizować cały swój dzień. Nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale to jest najgorszy moment, bo wszystko cię dopada wtedy. Coś, co próbowałeś odpychać cały dzień, że nie, dobrze zrobiłeś, nie, dobrze, że odgryzłeś, nagle to wszystko cię dopada. I pamiętam, że klękałem wtedy przed Bogiem. Mówiłem, Boże, zmień mnie. Boże, zmień mnie. Boże, zmień mnie. Boże, zmień mnie. Były łzy, były smarki. Wiecie, byłem autentyczny w tym. Ale wtedy był kolejny dzień i był Tymek w całej swojej okazałości. I tak mijało. Mijał czas. I słuchajcie, ja naprawdę wołałem. I znowu, kiedy przychodził wieczór, szedłem spać i znowu nic. I znowu ta pustka, znowu to uczucie, że nawalasz, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak. W pewnym momencie Bóg w swojej łasce pokazał mi pewien obraz. Wiecie, że kiedy ja tak klęczę i modlę się i mówię, Boże, 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 zmień mnie, przecież widzę to, Boże, zmień mnie. I widziałem, jak Bóg stoi obok i przygląda się mi i mówi, ja tym bardziej chcę. Tylko jest problem. Nie ma miejsca w twoim życiu, abym mógł zacząć działać. Nie ma przestrzeni w twoim życiu, abym mógł przynieść zmianę.
wiecie, to przyniosło taką wolność, bo nagle zdajesz sobie sprawę, że siedzenie cały dzień i granie w FIFA nie pomaga. Oczywiście obrazuję miejsce, w którym byłem, że nie byłem żywo zainteresowany budowaniem relacji, ale wiecie, pragnienie było. Ale ten obraz tak mnie uderzył, bo pokazał mi jedną rzecz. Że przede wszystkim Bogu o wiele bardziej zależy na moim procesie i zmianie, ale dwa, że gadanie jest tanie. Że gadanie jest tanie nawet przed Bogiem. Bo nawet bez mojego gadania wie, jakie jest moje pragnienie serca. To mi pomagało. Wiesz, przecież Boże się modlę. Przecież Boże widzisz, modlę się. Nic nie zmieniasz, no to może tak ma być. A kiedy przyszło ten obraz i dla mnie to zrozumienie, że Bóg czeka na mnie, kiedy zrobię Mu przestrzeń. I nagle zdajesz sobie sprawę, że zmiana w Twoim życiu po to, żeby odbijać to światło życia, nie polega na tym, że coś musisz zmienić w swoim zachowaniu, teraz wymusić na sobie, ale pozwolić Jemu zmieniać Twoje wnętrze. Bo Słowo Boże naucza, że taki jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. Że tak jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. Więc kwestia jest tego, co myślisz, a to, co myślisz, często wypływa z obrazu, który nosisz o samym sobie w środku. Więc to, jak myślę o samym sobie i o miejscu, w którym jestem, tak często będę właśnie według tego żył. Więc w momencie, w którym, kiedy przychodzi ten obraz i przychodzi fragment Słowa Bożego, to jest dla mnie coś najpiękniejsze, że kiedy Bóg coś zaczyna tworzyć, robić, to zawsze chce dać Ci słowo, na którym możesz się oprzeć. I chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć mało znany fragment, Ewangelia Jana, 15 rozdział, 4-5 werset. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 4-5. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc. Bo bez mnie nic nie możecie zrobić. Trwajcie we mnie, a ja w was. Fragment, który bardzo, bardzo, bardzo długo jest w mojej Biblii. A jednak tak późno zacząłem go odkrywać. Bo największe moje objawienie początkowe gdzieś tam pracy z Duchem Świętym, wiecie co było, to jest to, że nie jestem odpowiedzialny za owoc, aby wyprodukować go przez swoje życie. Ale moją jedyną odpowiedzialnością jest trwać w Nim, który produkuje ten owoc. Że już więcej nie muszę się potępiać za brak owocu, ale to, co muszę zrobić, to zrobić, aby trwać w Nim, a On zajmie się owocem. Że to nie jest moja odpowiedzialność. To nie jest moja odpowiedzialność, aby nagle stać się miłym w jeden dzień. To nie jest moja odpowiedzialność, aby nagle coś zrobić, aby coś uczynić. Ja wiem, że jeszcze chaos jest trochę, ale dajcie dokończyć. Ale moją odpowiedzialnością jest trwać w Nim, kiedy On produkuje ten owoc i ten owoc jest naturalny, dlatego to robię. Więc nie możemy pominąć tego procesu od środka, tylko kiedy to On działa w tobie po to, żeby działać na zewnątrz. Dlatego powiedział, oczyście kielich od wewnątrz, a wy to, co robicie, to od zewnątrz. Dlatego w moim życiu był moment, w którym z jednej strony, wiecie, taka ekscytacja, że wow, Boże, to teraz tyle, ile dam, tyle włożysz, tyle zaczniesz zmieniać i tyle zacznę widzieć owoców. Ale z drugiej strony większa odpowiedzialność. Bo zaczynasz rozumieć, że już nic nie stoi na drodze, abyś rosnął. I tak jak w liście do Hebrajczyków jest napisane, jeszcze trzeba was nauczać? Jeszcze potrzebujecie kogoś, aby ktoś was prowadził? Zważywszy na wasz czas, powinniście być w miejscu, w którym to wy prowadzicie innych. I nagle to nabiera innego zrozumienia i trochę takiego boleści w twoim sercu, bo rozumiesz, że nic już nie stoi na przeszkodzie, skoro wiesz, że Bóg chce tych zmian w twoim życiu.
Więc to, na co tak naprawdę jedynie mogę pozwolić, to właśnie, żeby ten autorytet, aby to, co Bóg powołał, te schodzą, żeby te rzeczy, które są, aby zaczęły się objawiać w moim życiu poprzez to, jak będę w Nim trwał. I poprzez to trwanie w Nim, aby zaczęło przychodzić życie, które doprowadza cię do miejsca pokoju. I wtedy jesteś w miejscu pokoju. I nawet jeśli przychodzi mąż, żona, przyjaciel i zaczyna ci mówić o rzeczach, że słuchaj, tu widzę problem, tu widzę problem, tu widzę problem. A ty jesteś w miejscu pokoju i mówisz, okej, okay, I know. Dzięki, że mówisz, bo pracujemy nad tym. Właśnie to życie pracuje we mnie. To życie pracuje we mnie po to, żeby wydawać ten owoc. Ale masz pokój, bo feedback, który dostajesz, nie wprowadza chaosu. Bo to by oznaczało, że to ty musisz coś zmienić nagle, ty musisz zacząć coś produkować. Ale to, co się dzieje, to zaczynasz pracować w środku, mówić, Boże, kolejna rzecz, popracujmy nad tym. Ale jesteś w miejscu pokoju, bo wiesz, jak Bóg chce pracować z tobą i ze mną. I wierzę, że wtedy właśnie ten cały obraz, który staraliśmy się wymalować podczas dzisiejszego dnia, że stajemy się tym mieszkaniem Boga nie tylko tu, ale gdziekolwiek idziemy, to właśnie poprzez to życie, które manifestuje się w twoim, moim życiu, poprzez to życie, które wypływa z trwania w Nim. I kiedy ja trwam w Nim, to On trwa we mnie, a kiedy On trwa we mnie, to znaczy, że ma miejsce do tego, aby wydawać owoc. Najgorszy problem, wiecie jaki był? Kiedy próbujesz zasadzić kwiatek i po jednym dniu go wykopujesz i próbujesz w kolejnym innym miejscu. No ja się nie znam, ale na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że nic z tego nie będzie. Dlatego to, co widzę, to jest to, że potrzeba czasu, w którym Bóg chce pracować. Potrzeba czasu, w którym Bóg chce pracować. Do miejsca, w którym przynosi życie. I kończąc, chciałbym, żebyśmy mogli przeczytać jeden fragment. Dlaczego ten wzrost jest potrzebny? Dlaczego potrzebujemy rosnąć? Dlaczego potrzebujemy trwać w Nim? Dlaczego potrzebujemy, aby to życie mogło się manifestować? I w drugim liście do Koryntian 3:16-18. Drugi Koryntian 3:16-18. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwałę, za sprawą ducha Pana. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą, czyli kiedy zasłona została rozdarta i dostęp do Boga, do Bożej chwały jest uwolniony nad twoim i moim życiem, zostaliśmy powołani do tego, aby patrzeć na chwałę Pana twarzą w twarz. Jakby w zwierciadle. I w tym jakby zwierciadle zostajemy przemieniani. Na ten sam obraz. Czyli to na kogo patrzę dzień w dzień, to na kogo patrzę, z kim przebywam. W Niego się zaczynam zmieniać. W Niego zaczynam się zmieniać. Zaczynam trwać w Nim. I to, co mogliśmy słyszeć, wierzę, że kto był na czasie poruszenia. Jest. Zachęcam tych, których nie było, aby odsłuchać. I tak jak to było, też wybrzmiewało właśnie z tego miejsca, że co to znaczy trwać? Właśnie poprzez myśli, poprzez Słowo Boże, poprzez narzędzia, które Bóg dzisiaj daje nam. Daj Tobie i mi do tego, abyśmy zadecydowali o to, w czym chcę dzisiaj trwać. W czym dzisiaj chcę dzisiaj trwać? W jakich okolicznościach dzisiaj chcę trwać? W jakim myśleniu chcę dzisiaj trwać? Jednak jeszcze kolejny. Rzymian 8. W Rzymian 8, właśnie od 1 do 8. 8 rozdział od 1 do 8. Tak. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie
nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. I uważajcie, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, czy nie według prawa, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, co robią? Myślą o tym, co cielesne. A ci, którzy żyją według ducha, co robią? Myślą o tym, co duchowe. Jeśli miałbym powiedzieć, jaki jest najbardziej praktyczny werset w Słowie Bożym, pewnie wiele innych by się znalazło, ale stawiam na ten. Bo jeśli nie jestem zadowolony z owoców ciała, to oznacza, że myślę o tym, co cielesne. Ale jeśli oczekuję owoców ducha, to nie mogę myśleć o tym, co cielesne. Muszę zacząć myśleć o tym, co duchowe. Dlaczego? Dlatego i szósty. Gdyż zamysł ciała to śmierć. Ale zamysł ducha to życie i pokój. Jedna z największych moich frustracji w moim życiu to jest to, aby ta obawa, że w moim domu, z moją żoną, że to, na czym będę się opierał, to na tym, co cielesne. I z jednej strony mam prawo, bo jesteśmy ludźmi, myśleć według tego świata. Ale tak naprawdę szybki jest switch, bo tu nie chodzi tylko o tym, co cielesne, ale tak naprawdę zaczynasz myśleć o tym, co przynosi śmierć. I wiesz, kiedy ja sobie zdałem z tego sprawę, że to ode mnie dzisiaj zależy, czy zadecyduję o tym, co będzie przynosiło życie do mojego domu i że decyzja dzisiaj należy do mnie. Aby nie dać sobie przyzwolenia do tego, aby bo już tak jest, bo już tak rzeczy wyglądają, bo tak w świecie naturalnym funkcjonuje, że się denerwuje, bo tak w świecie naturalnym jestem usposobiony, że tak reaguję. Nie chcę sobie pozwolić na to. Bo wiem, że to, co będzie przynosiło za tymi słowami, to nie tylko chwila krzyku, chwila cielesnych owoców, ale śmierć zacznie się panoszyć. A co w momencie, w którym trzeba będzie zacząć stać w miejscu wyłomu i zacząć mówić życie, a my ciągle nie będziemy wiedzieć, co i jak? No przecież to jest takie nienaturalne. Jak to mam się modlić z moją żoną? Jak to mam się modlić o moje dzieci? Jak to mam? Przecież tyle pasji we mnie jest tej złej. Ale to są te momenty decyzji, że Boże, dzisiaj chcę zmienić bieg nie tylko mojego pokolenia, ale tych, którzy idą za mną. Aby to życie miało miejsce, w którym może przepływać. Nawet w rozmowach. Po prostu nawet w rozmowach. Jest to wyzwanie dla mnie osobiście, przyznaję wam się. Jest to miejsce, w którym jest moja frustracja, bo mówię, Boże, ale tak jak wam powiedziałem, jest ten moment pokoju, w którym widzisz, że rzeczy nie domagają. W którym widzisz, ile wiele jeszcze pracy jest przed tobą. Ale ty nie latasz teraz, żeby szybko coś wzburzyć, żeby coś porobić. Ale po prostu cofasz się. Mówisz, Boże, działaj. Boże, pracuj. Boże, pracuj. Bo tak jak człowiek myśli, tak jest. Więc wierzę, że przez ten weekend doświadczaliśmy, by powiedzieć paru pokładów Bożego Słowa, to bym powiedział, że mało. Ale naprawdę to było dziedzictwo.
nie boję się użyć słowa dziedzictwo, bo to, co się działo, wiecie, to było wywrócenie mentalu naszego polskiego na mental Bożego Królestwa. I to zawsze często nas boli, konfrontuje, mnie osobiście konfrontuje. Bo łatwiej mi jest wziąć tabletki, jeżeli użyć autorytetu do tego, aby ogłosić Boże panowanie. Ale wiem, jaka jest Boża wola. Wiem, do czego Bóg mnie powołuje. I ja wiem, że muszę podjąć decyzję, za czym pójdę. I tak samo wierzę, że przez te 3 dni było wiele rzeczy, nad którymi wierzę, Duch Święty chciał pracować i pracuje nad nami. I to, co chciałbym zrobić, nie będzie wezwania, nie będzie... Ale w prostocie serca chciałbym, żebyśmy mogli powstać. Abyśmy mogli powstać i żebyś miał trochę taki moment dla siebie. Bo to, co czuję bardzo mocno, to, że Duch Święty chce cały czas pieczętować, cały czas umacniać, ale przede wszystkim zabezpieczać. Zabezpieczać dzisiaj Twoje serce. Może przyszedłeś na to miejsce pierwszy raz, w ogóle jesteś zdziwiony, co tu się dzieje. Jesteś zdziwiony w ogóle, o czym my dzisiaj mówimy. Ale tak jak na początku mówiliśmy, jest moment zwycięstwa, które się zaczyna w przymierzu z Bogiem. I jeśli jesteś przerażony całą tą kwestią, co dalej? Chcę Ci powiedzieć, nie pogub kroków. Bo pierwszy krok to jest pojednanie się z Bogiem. I pozwolenie Jemu działać. Ale chciałbym, żebyś miał teraz moment. Moment, w którym zaczniesz swoje serce wylewać. Po prostu wylewać. Wszystko, co tam jest. Nie staraj się powiedzieć, okej, tego nie mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć. To nie wypada powiedzieć, Boże, to... Bo wie, no nie powiem. Może w samochodzie, jak będę sam. Ale bądź szczery teraz ze swoim sercem. Jeśli nie możesz tego wykrzyczeć, ani wypowiedzieć, wyszeptaj. Ale wypowiedz. Wypowiedz miejsce serca, w którym jesteś. A to, co się wydarzy... To kiedy Ty szczerze odpowiesz na to i spotkasz się swoim sercem, to Bóg wyjdzie na Tobie naprzeciw. Dlaczego? Dlatego Bóg się spotyka serce w serce z nami. My mamy wrażenie, że często to, co mówimy, przyciąga Boga, ale to, co przyciąga Boga, to Twoje serce, które stoi za tym, co mówi. Więc wierzę, żeby to był moment, w którym Twoje serce może po raz pierwszy raz, ale zaczniesz szczerze mówić. Bez obudy. Po prostu jak jest. Że jest źle. Że jest źle, Ojcze, bo słyszę o tym, co powinienem robić. Słyszę to, jak powinienem żyć. A nie mam sił. Nie chce mi się. Nie wiem jak. Powiedz Mu to. Bo kiedy Ty to powiesz, to On ma odpowiedź. Show ryby, kiedy radzisz. Ojcze, to jest Twój czas. To jest Twój czas. To jest Twój czas. To jest Twój czas, Ojcze, gdzie wylewamy nasze serca. Wylewamy nasze myśli. Moment, w którym Kościół jest, Ojcze, szczery i otwarty przed Tobą. Ojcze, potrzebujemy Ciebie. Moment, w którym, Ojcze, to Ty zadziałaj, w którym to Ty powiesz, w którym to Ty odpowiesz. Ale przede wszystkim, kiedy przyjdziesz ze swoim pokojem. Kiedy przyjdziesz ze swoim pokojem, Ojcze. Gdzie jest strach, tam gdzie jest niepewność, Ty przychodzisz z pokojem. Ty przychodzisz w miejscu spotkania się z człowiekiem, tam gdzie jest. I mówisz, pokój Tobie dziecko, pokój Tobie dziecko, bo nie jesteś sam. Nie jesteś.
jesteś sam. Pokój Tobie, dziecko, bo nie jesteś sam. Boży pokój. Boży pokój. Boży pokój. Boży pokój. Boży pokój. Boży pokój. Boży pokój teraz, który pieczętuje, zabezpiecza, który przynosi wolność. Boży pokój przynosi wolność od samych siebie. Święty, to jest twój czas.
Cześć, nazywam się Jakub Kamiński i cieszę się, że wysłuchałeś tego przesłania. Wierzę, że wniosło ono nowe rzeczy do Twojego życia, a Ty czujesz się zachęcony i zbudowany. Jako North Church modlimy się, abyś żył zwycięskim życiem, do jakiego powołał Cię Jezus. Jeśli czujesz się poruszony do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.